Młode dżembe są to moi wspaniali ludzie, z którymi gram już 12 lat. I w tym momencie nagraliśmy już drugą płytę. To jest naprawdę sukces, bo zespoły bębniarskie rzadko mają okazję nagrywać płyty i jeszcze w dodatku w tak dobrym miejscu jak Hatkarzaka. Druga płyta nazywa się Na setkę, albo kto woli to Na 100, ponieważ 100 lat wolności Polski w tamtym roku nagraliśmy, albo po prostu Na setkę. Na setkę to znaczy, że wszyscy razem graliśmy w jednym czasie. To są piosenki obrzędowe nasze, ale afrykańskie, ponieważ większość tutaj mamy rytmów afrykańskich, kilka kubańskich, kilka właśnie azjatyckich, także to są rytmy z całego świata praktycznie i te instrumenty, które mamy, to są dżemby głównie, ale też bęben basowy, różne przeszkadzajki typu marakasy, kołble, rekoreko, guiro, takie instrumenty perkusyjne świata. Młode dżembe plus goście. Będzie Mikołaj Janowski na trąbce, Piotr Klimecki na gitarze basowej. Nolwazim Hodi będzie tańczyła. Będzie chór, nazywa się Dziwny Chór Ręce-Pęce i zespół, który się nazywa Zielone Dzięcioły Manioki. Dżembe to instrument afrykański, więc gramy przede wszystkim rytmy afrykańskie. Myślę, że każdy z nas jest tutaj trochę z innej potrzeby serca. Niektórzy po to, żeby troszeczkę oderwać się od codziennej rzeczywistości. Inni dlatego, że mają duże zdolności i świetne poczucie rytmu. Myślę, że muzyka bardzo otwiera, pomaga i dżembe jest instrumentem, który też świetnie współpracuje z ciałem. Pozwala się otworzyć na świat, na ludzi. Dżembe, instrumenty perkusyjne, konga, bongosy, darabuki, te wszystkie bębny świata, one mają taki mistyczny charakter. My chcemy, grając na bębnach, przekazać przede wszystkim to, że to się gra, że się trzeba nauczyć, że trzeba poćwiczyć, to trzeba zrozumieć. Chcemy Państwu zaprezentować, pokazać, że bębny to coś fajnego, coś trochę tajemnicy i trochę radości.